Panie Szymonie, ile tutaj pan jest winny panu pieniędzy? 340 tysięcy. Z jakiego tytułu? Za dostawę trzody chlewnej. W jakim okresie dostarczał pan tutaj na ten zakład, na którym teraz jesteśmy, tę trzodę właśnie panu? Współpracowałem z tym panem rok czasu i zostałem jak zwykle, kurde, znowu przez następnego oszukany. Widzimy tutaj duża firma, samochody, wydaje się, że całość działa poprawnie. Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje, nie mam pojęcia, ale wiem, że ten pan jest kłamcą największym, jaki może być, bo obiecał pieniążki, że dostanę pieniądze za zwrot VAT-u i oczywiście pieniądze poszły w innym kierunku, prawdopodobnie poszły w kieszeń. Nie wiem, takie mam informacje. Czy powiadamiał pan organa ścigania już o tym fakcie? Jeszcze nie powiadamiałem, ale mam zamiar to wszystko z pomocą pana Rutkowskim powiadomić. Dzisiaj Biuro Rutkowski udziela nam asysty jako dziennikarzom, by nie doszło tutaj do jakiegoś problemu, jeśli chodzi o rozmowy, o kwestie bezpieczeństwa. Czy pan rozmawiał z panem Krzysztofem Rutkowskim, jeśli chodzi o pomoc w negocjacjach, jeśli chodzi o odzyskanie tego długu? Tak, rozmawiałem z panem Krzysztofem. Pan Krzysztof powiedział, że jak najbardziej by chciał nam pomóc w normalnym stosunku się rozejść, żeby normalnie, polubownie to wszystko załatwić. Ale pan wiem, że siedzi w biurze, bo tutaj za płotem, tak? Za płotem siedzi w biurze, nie otwiera, boi się, nie wiem czego, normalnej rozmowy, żeby porozmawiać i kiedy by mógł te pieniądze wpłacić. Zobaczymy, czy uda się nagrać, jak wygląda właśnie ten teren. Uda się nagrać, nawet widać światło, że w jego biurze są dwa samochody, jego siostrzeńca samochód i jest na drugim podwórku, gdzie boją się w ogóle otworzyć. Nawet o, widzimy. Halo! Telewizja, halo. Prosimy o podejście tutaj do bramy. Chcemy przeprowadzić wywiad na temat zadłużenia 340 tysięcy, jeśli chodzi o pana Szymona. Widzimy, że z jakiegoś powodu firma pana przedstawiciele nie chcą tutaj w żaden sposób uczestniczyć w tym, by podjąć z panem negocjacje. Żadnych negocjacji, podchodziłem parę już razy. Już przyjechał tutaj. Kto to jest? Zostałem okłamany. Kto to jest? Halo? Maciej. Volvo. Proszę, tu chodź. Chodź. To on? Nie wiem. Dobry wieczór. Nie rób paniki. Dobry wieczór. No to córa przyjechała. Zakład mięsny Maciejewski, Kobylin. Czy ta firma działa w sposób prawidłowy, czy ma problemy teraz finansowe? To co słyszałem, to ma bardzo duże problemy finansowe i nadal brnie w długi. Od ilu lat ta firma istnieje? Istnieje gdzieś około 20 lat. Tu było dwóch wspólników, tylko się rozeszli. Był na MK, a teraz jest sam Maciejewski. Mamy informację, że również pan próbuje wprowadzać w błąd co do dostaw, że rzekomo to panu zależało, żeby... Oczywiście, że mi to zależało, żeby mu dać, bo nie miałem gdzie sprzedać. Jak ja obracam tysiącami świń codziennie, gdzie mamy zbyty po tego, pan mnie prosił, powiedział, że jak najszybciej zapłaci, a tu się okazuje, że już pół roku mija i nie ma żadnych pieniążków. Przedwczoraj, wpłacił 10 tysięcy po telefonie pana akurat redaktora. Aha, czyli wykazał jednak jakąś chęć, to dlaczego teraz dalej nie chce rozmawiać? No bo się boi. Boi się, ma strach, bo bardzo dużo ludziom wisi jakiekolwiek pieniądze. Tu widzimy, jeszcze jakiś Mercedes przyjechał. Kto to jest? Jakaś pani, blondyn. No, to kto to? Pracownica. Pracownica. No to zapytamy, może poprosi, ona będzie wchodzić tutaj na teren? Na pewno tak. Mhm. Chyba, że pójdzie akurat. Dobry wieczór. Jesteśmy z telewizji, realizujemy reportaż na temat pana.
Czy może pani poprosić tutaj pana, by wyszedł na chwilę, bo w ramach rzetelności dziennikarskiej chcielibyśmy uzyskać jego stanowisko, jeśli chodzi o zadłużenie względem pana Szymona na kwotę 340 tysięcy. No ja jestem, ja. No, nawet pan Szymon. Pan na potrafi się, potrafi nawet wyjść. Czy może nam pomóc pani umożliwić kontakt z panem? Chcemy tylko porozmawiać polubownie. Jesteśmy tu za wiedzą policji. Ja nie jestem w pracy. Ja wiem, ale zadzwoń, powiedz, że chcemy porozmawiać polubownie. Jeżeli możesz, żeby one brały. Panie Norbercie! Telewizja tutaj, chcieliśmy porozmawiać o zadłużeniu względem pana Kwiatkiewicza Szymona. Tak. Mogłabyś wyjść na chwilę? Ja się kąpałam, ja teraz jestem. Z Norbertem chcemy rozmawiać. Ja jestem z telewizji, Robert Rewiński z redakcji Patriot 24. Tworzymy reportaż na temat zadłużenia względem pana Kwiatkiewicza ze strony pana 40 tysięcy. Ja do niego próbowałem się dodzwonić, przyjechaliśmy wozem telewizyjnym z Warszawy. No, mąż jechał do Rabicza, do endokrynologa razem z Fryderykiem. Słuchaj, są na ubojni, Fryderyka widzieliśmy, Norbert też jest na ubojni, nie kłam tak samo jak oni. No, byłem, Fryderyka widziałem, raczej tego, Jasia widziałem i samochód stoi. Jasiu jest, ale Norbert z Fryderykiem jechali na 18, mieli wizytę u endokrynologa. Rozumiem, ale my tutaj jesteśmy na miejscu, tworzymy reportaż telewizyjny, serię reportaży na temat firmy i rozliczeń względem pana Kwiatkiewicza. Czy może pani się skontaktować z panem, bo w ramach rzetelności dziennikarskiej chcieliśmy uzyskać jego stanowisko. Tak jak mówię, jesteśmy tutaj za wiedzą policji, asystuje nam biuro Krzysztofa Rutkowskiego i tutaj obserwujemy dramat pana Kwiatkiewicza, chcielibyśmy kulturalnie porozmawiać. Panie, proszę was. Powiedz mu, że chcemy polubownie wszystko chcemy załatwić. Szymon, proszę, jedźcie na ubojnie, ja wam nic nie powiem, przepraszam was bardzo. Ale powiedz, że mu polubownie chcemy załatwić. Powiedz mu tylko, że polubownie chcemy załatwić, nic więcej. A to na rzeźni nie pojedziecie, to co? To nie otwiera? On jest tam już na rzeźni? Ani w ten nie otwiera w ogóle siostrzenie, jak mu tam imię. No ja się nie otworzę, no ale co ci ja się powie? Jak to Norbert decydujący jest? My jedziemy teraz do państwa Kwiatkiewicz, do domu. Będziemy tworzyć kolejną część reportażu. Proszę jechać na ubojnie. Mąż wraca z Rabicza i ma jechać na ubojnie. No, proszę przekazać, żeby zadzwonił do pana Kwiatkiewicza. My tutaj wozem telewizyjnym jesteśmy na miejscu, z Warszawy przyjechaliśmy i czekamy. Niech zadzwoni, niech odezwie. On dobrze, nie odbiera telefonu. Dobrze. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dobrze, czekam. Bardzo proszę. Dobrej nocy.